I will tell you my story. Our story. What is the reason, you ask? The story needs to be told. And if there is no one left to tell it, its meaning will be lost. Why now, you ask, when all lies shattered around us? Yes, you are right. But we are at the end of times. And when something ends, something else begins. So my story might yet live on in this world. They gave me different names. They called me the hero, the one who sacrificed everything to save the people and the land. They called me the destroyer, who betrayed the trust of all races and brought the end of times. I am both, and I am neither. I want you to hear me, see through my eyes, understand the reasons for the things I have done. And before I pass from this world, I need to be judged. I need you to judge me. Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i po tym pięknym wstępie od rozpoczynamy rozgrywkę z jakże ciekawej gry, przynajmniej z tego, co ludzie mi polecali i czytałem, o nazwie Tower of Time, czy jakoś tak. Nie jestem pewien co do, powiedzmy, bezpośredniego wymówienia nazwy, bo jeszcze nie jestem w tym aż taki dobry, ale no, mniejsza z tym. Ogólnie gra ma już 2 lata, jednak swoją premierę na konsolach ujrzała w czerwcu tego roku. Nie to jest najważniejszym tematem. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że pochodzi ona od kogoś takiego jak bodajże Event Horizon, czegoś tak, czym Event Horizon, nie wiem jak to wymówić ponownie, który jest polskim niezależnym deweloperem. A ta gra była ich w sumie debiutanckim projektem. Teraz niektórzy mogą ich kojarzyć po w sumie ubiegłorocznym PGA, gdzie tam bodajże Dark Envoy czegoś tak prezentowali swoją drugą, taką większą grę. Grałem w nią tak testowo i powiem szczerze, kupiła mnie. Teraz odkryłem tą gierkę. No to stwierdziłem, a co mi szkodzi, dobra, ogrywamy. Tak więc, w sumie nie wiem co więcej mam powiedzieć. Nowa gra, zaczynamy. Dużo opcji, a więc normalnie to jest RPG. Odkryj wieżę i zejdź na jej najniższe poziomy, aby uratować twoje ziemię przed zagładą. 2 czempionów dostępnych na początku rozgrywki. Pozostali bohaterowie dołączeni do drużyny w czasie rozgrywki. Awans postaci jest ograniczony poprzez poziom rozwoju budynków klasowych. Główna linia fabularna jest obowiązkowa. Poziom współpracy zależy od krytycznych wyborów fabularnych. Na początku zaczynasz bez zasobów, dobra, wiecie co, nie wiem o co chodzi, ale niech będzie. RPG Light. Zaczyna ze wszystkimi bohaterami od początku, może dowolnie dobierać drużynę, dostanie się na najniższy poziom wieżny i skutecznie, jak ci się to uda, to tryb dla tych, którzy chcą się skupić na walce i tworzą najskuteczniejsze drużyny. Drużyny skończyli już grę i chcieliby spróbować trudniejszej rozgrywki od początku, mając szersze możliwości doboru drużyny. By odblokować, pokonaj końcowego bossa z pierwszego piętra wieży w trybie standardowym. Okej, a ty permadef. Dopasuj drużynę według swojej wizji, jeśli bohater zginie w trakcie walki i nie zostanie wskrzeszony przez Erika, nie może ponownie już wejść do wieży. Ten tryb jest dla tych, którzy wolą skupić się na walce i dobieraniu drużyny. Skończyli już grę, chcą spróbować, dobra, mniejsza o to. Bierzemy normalne, bo innego nie mamy. I jaka poziom jaki poziom trudności? Normalny. I chyba w sumie nie ma co więcej narzekać, gadać. Peplecie, jak zwał, tak zwał. Zaczynamy rozgrywkę. Żeby nie było, że nie wiem prawie nic, poza tym, że to jest RPG. Tak więc... Our land is dying. And we are dying with it. This was not always the case. Artara was once a place of wonder and beauty. The 5 races thrived in peace and harmony. Then, long ago, something happened. A cataclysm of unimaginable proportions. Something so disastrous,
We don't even have a name for it. For when it destroyed our civilization, it took with it all knowledge of history. The past is now lost to us. Our future is uncertain. We are left trapped in a bleak and dismal present. The land itself is our enemy now. The weather extreme and unpredictable. Droughts persist for several weeks, followed by floods that wash everything away. Yet our gravest problem is the lack of sunlight. Storm clouds shroud our world in everlasting twilight. Without the sun, we are unable to grow food, and so we struggle to survive this dark world, a seemingly hopeless battle. I look back now to when I was a young boy, living on the fringe of the human domain. While hunting for food, I stumbled upon ruins uncovered by a recent earthquake. A bad omen, normally avoided. But this time, something drew me in. Okej. Okay. Czyli jakaś historia się zaczyna od dzieciaka, który wlazł do ruin, do których chyba wejść nie powinien. Mhm. Początek, 25 lat temu. Cały poranek minął bez chociażby jednego śladu zwierzyny. Rzadko kiedy polowania w otaczającym wioskę lesie szło aż tak kiepsko. W powietrzu wpało się coś nienaturalnego. Ta przerażająca myśl spowodowała, że po plecach przebiegły ci ciarki. Zwolniłeś i wpatrywałeś się przez drzewa w obraz całkowitego zniszczenia. Przed tobą rozprzestrzeniał się widok zdewastowanego lasu. Tam, gdzie ziemia nie była rozdarta, leżały dywany ostrych kamieni. Nie poddając się impulsowi, który kazał ci uciekać do domu, podszedłeś bliżej. Dorośli opowiadają historię o tym, że ziemia wyrzuca z siebie skarby z dawnych lat. Wystarczyło jedno spojrzenie, byś poczuł w sobie odwagę. Ciekawość wkrótce wynagrodziła cię widokiem ogromnej bruzdy, promieniującej błękitnym światłem. Wbrew zdrowym rozsądkowi, przycisnąłeś się przez szczelinę, pozostawiając za sobą świat, który zawsze znałeś. Okej. Okay. Co to za miejsce? To wygląda jak zupełnie inny świat. Chyba powinienem zawrócić. Starszyzna bardzo poważnie podchodzi do staroci. Jeśli natrafisz na coś dziwnego z dawnych czasów, nie dotykaj. Nie naciskaj żadnych przycisków, nie podnoś żadnych kryształów. Wróć z powrotem i opowiedz wszystko komuś dorosłemu. Tam, boję się własnych cieni. Nie zaszkodzi się trochę rozejrzeć. Dobra, i co? Gramy tutaj sobie dzieciakiem? Powskaz. Ogród smutków 3 mile. Puszcza Hebdon 9 mil. Most Austwick, czegoś tak, 14 mil. Nazwy te nie są ci znajome. Okej. Okay. Przepaść. Wychylasz się z mostu i patrzysz w dół, ale dostrzegasz tylko wirującą lawinę błękitną mgiełką. Czy to miejsce unosi się w powietrzu? Czegoś podświetlić wszystko? Jakimś altem, tabem czy coś? Chyba nie. Pod M mamy mapę. Dobra, przynajmniej tyle działa. Nie. Okej, czyli jest posąg. Zbliżając się do posągu, dostrzegasz rozbłyskujące życiem oczy, a do twych uszu dociera głuchy odgłos. Witaj w sanktuarium pierwszego Magusa. Powiedz, z jaką sprawą przychodzisz? Ja tylko chcę się rozejrzeć. Pierwszy Magus cię oczekuje. Ambasadorze... Constable? Czy Constable? Nie wiem, dobra. Wysłanniku króla pod górą. Że niby kto? Nie! Czekaj chwilę, jestem tylko chłopcem z wioski. Tylko się rozglądałem, a potem... Strażnicy sanktuarium zostali powiadomieni. Odeskortują cię do kapitana administracji. Proszę zachować spokój. Może po prostu wrócę tą samą drogą, którą przyszedłem. Proszę wstać i nie ruszać się. Strażnicy sanktuarium odeskortują cię do kapitana administracji. Nie radzę się sprzeciwiać. Czekasz z niepokojem przez chwilę, ale nic się nie dzieje. Czy co?
Ja, dobra, nieważne. Może zawróćmy, tak jak sam sobie zasugerował. Nie biorę tego pod uwagę. A szkoda, nie będę ukrywał. Liczyłem na to, że jednak to będzie jakaś opcja i będzie można się pobawić tym chociażby. Ale nie. Najwidoczniej po prostu musimy iść tak jak... iść dalej. Super, nawet nie mogłem tam pójść w bok tak jak chciałem. Nie. Poniżej znajduje się ogromny tron, otoczony wielkimi, błyszczącymi kryształami. Twoją uwagę przykuł jeden z większych błękitnych kamieni. Wychylając się znad krawędzi, by lepiej go obejrzeć, słyszysz czyjś nikły głos. Strach jest strażnikiem, który zawraca z drogi całe rzesze śmiałków. Bądź odważny, twoje przeznaczenie czeka. Kim jesteś? Co to za miejsce? Chodź do mnie. Nadszedł już czas. Ogarnia cię przemożna chęć, aby zaskoczyć z krawędzi przepaści ku tronowi. Na czole czujesz pot, niechętnie cofając się krok po kroku. Głos milknie, ale niepohamowana chęć dotarcia do tronu nie mija. Rozglądasz się, szukając bezpiecznej drogi w dół. Okej, i co teraz? Tam trzeba będzie teraz zwiedzać jakieś rzeczy, czy co? Wiemy? Czegoś innego. Tak naprawdę spodziewałem się innych rzeczy niż tego, co tutaj teraz widzać. Ale najwidoczniej ja była trochę źle przedstawiona z perspektywy tego, co o niej słyszałem. Może i nie. Może jednak dobrze mówili, tylko nie wiem, to jest taki jakiś dziwny wstęp przedługawy, który, no nie wiem, no jest obowiązkowy mimo tego, że go nie chcemy. Zresztą ja nie chcę. W sumie warto, jeśli to ma jakieś tam początki fabularne. I mogłem coś obserwować, oczywiście tego nie zrobiłem. Pierwszy strażnik. Spójrz, chłopiec nadchodzi. Kolejny człowiek po tylu latach. Ale to tylko dziecko. Jest na tyle zdolny, żeby tu przetrwać. A jednak zawędrował tak daleko. Być może jest już gotowy. Gotowy? Na co? Jeszcze nie czas na to. Najpierw musi zdobyć moc. W przeciwnym razie inni będą nim manipulować. Tak, teraz to wyczuwam. Ale czy nadajesz się, chłopcze? Czy znasz magię? Magię? Nie, oczywiście, że nie. Jestem tylko myśliwym. Myśliwym. Ale zastanawiam mnie, na co polujesz. Powiedz, czy zawsze wiesz, gdzie skierować łuk, by trafił w cel? Nawet z zamkniętymi oczyma? Dosyć. Daj mu spokój. On nie rozumie. Poza tym nie stanowi żadnego zagrożenia. Na razie. Tak, przepuśćmy go. Niech przekona się na własne oczy. Niech będzie. Proszę bardzo, chłopcze. Zmierz się ze swoim przeznaczeniem. Nie wiem, co to oznacza, ale ładny golemy, muszę przyznać. Poglądam na ciebie potężna postać z kamienia i kryształów. Kiedy jej dotykasz, czujesz dziwne, rytmiczne pulsowanie. Śpiesznie cofasz dłoń, dobra. Wszystkie mają te same opisy. Posąg. Pierwszy magus Tador. Piastował urząd w latach 439 5 ery. Piękna zbroja wykonana z czystego złota. Lecz nie tak jak gdyby wczoraj ją wypolerowano, okej. Okay. Tędy półek z zakurzonymi książkami. Musisz opowiedzieć o nich starszym wioski. Być może wtedy nie będą aż tak na ciebie zezłoszczeni. Widzisz, co, że tutaj po prostu gram dzieciakiem na początku, który odkrył jakieś tajemnicze coś i potem będziemy bohaterów wysyłać? Kolejny jakiś posąg. Pierwszy magus Helena piastowała urząd w latach 152-202 5 ery. Okej. Okay. Książków. Pierwszy magus Audrus piastował urząd w latach 113-114 5 ery. Krótko. Chyba najkrócej z nich wszystkich, jeśli chodzi o cały kształt. Dobra. Zanim pójdziemy dalej, ja muszę po prostu pozwiedzać każdy zakamarek, przeklikać wszystko, co się da. Pewnie tak jakoś z 50 rzeczy, często 50% pominąłem, ale dobra. Mamy siedzenie. Nie wiem, czy głos dalej. Chłopiec, jesteś tylko dzieckiem, a jednak usłyszałeś moje wezwanie. Jak to możliwe? Odpowiedz. Ja nie wiem. Proszę, pozwól mi odejść. Boję się. Chcę tylko wrócić do domu.
Tak, wyczuwam twój strach. Ale to nie on rządzi twym sercem. To coś innego. Jesteś inny. Tak jak ja. Dawno temu. Jesteś niedoświadczony i nie masz umiejętności. Ale twoja obecność tutaj to nie przypadek. Cóż za uśpiona, dzika i nieokiełznana moc. Bez wątpienia, to właśnie ty. Nie rozumiem. Wiele jest do wyjaśnienia. Ale chociaż, choćbym chciał to zrobić, nie mam zbyt wiele czasu. Z każdą chwilą słabnę. Ponowne wzniesienie tej wieży wyczerpało całą moją siłę i muszę teraz odpocząć. Czasem zapomnisz o tym miejscu. Wyrośniesz na silnego, zręcznego mężczyznę i znajdziesz swoje miejsce na tym świecie. Zanim cię jednak wypuszczę, sprawię, abyś poczuł niepohamowaną chęć powrotu. Ja dziwnie się czuję. Co ty mi robisz? Minie wiele lat, zanim powrócisz do tej wieży. Gdy ten moment nadejdzie, odnajdź mnie w jej czeluściach. A gdy tylko odzyskam swą moc, porozmawiamy ponownie. Proszę, proszę, daj mi odejść. Wybacz mi, chłopcze. Obiecuję, że kiedyś to zrozumiesz. Gdy tylko opuścisz to miejsce, zapomnisz o naszym spotkaniu. Jednak z pewnością tu powrócisz. To pewne jak to, że nawet po najdłuższej nocy zawsze nastaje nowy dzień. Idź już, biegnij! To miejsce nie jest bezpieczne dla dziecka, nawet takiego jak ty. Poznaj się, ofiaruj się światu, jak ja to uczyniłem. Wróć, gdy będziesz gotowy. Okej, dobra, wstęp dosyć ciekawy. Co my tu dalej mamy? Mi nie wiem, ale prawdopodobnie jakieś po prostu prezentacje tego, co nas czeka później w gierce. I chłop też sam biegnie. Super. Początek. The stairs led me to a crystal throne which glittered with swirling light. I felt strangely compelled to approach and sit. As I took my place upon it, a sudden torrent of light enveloped me. The illumination overwhelmed my senses. I grew nauseous and weak, but before I lost consciousness, the throne ejected me to the floor. I fled and told no one what happened, for fear of being deemed tainted and banished from the village, for this was the way of my people. I tried to forget the experience, to convince myself it was my overactive imagination. But the visions that followed said otherwise. Every night, the nightmares came. Their torment highlighted my confusion. As each morning, I remembered little, fragmented images, words which made no sense, nothing more. I would have thought myself mad if not for the strange, incomprehensible symbols I often drew in the sand. Proof that forces beyond my understanding were at work. People in my vicinity kept their distance, and I think they feared me. Over time, they learned to tolerate my unusual nature. But I was always alone, left to brood and ponder my strange fate. One winter, it all came flooding back to me. I realized the crystal throne sat not at the bottom of some ancient ruins, but at the top of a construction incomprehensible in scale. That the ruins were not ruins of some lost city or ancient castle, but a single massive tower buried deep within the earth. And buried upside down. Some unexplainable force had lifted the construction into the sky, rotated it, and driven it into the ground. In that moment of clarity, I knew one thing above all others. I had to go back to that place. For the power within was the one thing that could save Artara. Years later, I found myself a commander in the last human kingdom's militia. The king, a just man and good friend, granted me a favor for my years of loyal service. I had but one request,
a small force of men and resources, to return to the village of my birth and explore the tower. Preoccupied by an eroding empire, the king held little interest in ancient ruins and towers. He did, however, see the reclaiming of a long-abandoned village on the border of an ever-shrinking kingdom as a boost to the people's morale. He gave me what I requested, and his blessing. Razie historia, powiem wam szczerze, no, taka dosyć typowa, ale co ja będę mówił poza tym? Returning to the very place which has haunted me my entire life. It is no, nie ukrywam, czuję, że to się może rozkręcić. Time has not been kind to my village. Most of it has rotted or been washed away. Yet the tower remains just as I remember it. I am in awe of the power within, and perhaps fearful. The men and I are setting up the camp in the village, while Cain and Maiv, two of my most capable warriors, will scout the tower. Once again, I feel its call. We must uncover its secrets. We must find a way to reach the power within. If we fail, it will be the end of us. Okej, tak dosyć powiem szczerze, motyw, mówię, nie jest niczym odkrywczym, ale na razie mnie wciąga, więc zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Wreszcie. Wygląda tak samo imponująco, jak ją zapamiętałem. Tak zielony i tak zawiesiny. Nigdy nie widziałam czegoś podobnego. Nie wiem, czy to kwestia ziemi, czy czarów. Ale najwyraźniej ta gleba jest wyjątkowo żyzna. To klucz do naszego ocalenia. Ktokolwiek powróci z tym sekretem, zostanie królem całej Artaery. Albo królową. To jest tajemnica, po którą przeszliśmy, dowódco? Chodzi o nowe uprawy? Nie sądzę. Nie. Musi być tu coś innego. Tam, gdzie jest jedna tajemnica, musi być ich więcej. Zysk, to znaczy potencjał tego miejsca może być niezmierzony. Chcesz odkryć sekret tego miejsca? Uczyńmy to. Mif i ja pójdziemy na zwiady i zbadamy to miejsce. Czy może Maiv, czy Maiv, nie wiem. Nie umiem, żeby nie było. Nie ma potrzeby podejmować zbędnego ryzyka. Doceniam to. Ale twoje obawy są nieuzasadnione, stary przyjacielu. W końcu przeżyłem tutaj, jako dziecko. Już nie jesteś dzieckiem, jesteś naszym dowódcą, a my przysięgliśmy cię chronić. Mogą czaić tu banici, albo bandyci. Rabusie mnie nie martwią. Dobrze wiem, że nasz dowódca jest wymyślnym wojownikiem, ale to kwestia przepisów i poczucia obowiązku. Nie muszę ci chyba tego przypominać, Kane. Podstawowym zadaniem dowódcy jest rozkazywać. My mamy być posłuszni rozkazom, a w tym przypadku mamy dbać o jego bezpieczeństwo. Nie wiem, jak jej imię powiedzieć, ma oczywiście rację. Nie możemy cię stracić z powodu jakiegoś nieprzewidzianego zagrożenia lub dawno zapomnianej pułapki. Pozwól nam oczyścić drogę i zapewnić bezpieczne przejście. Wedle twojego uznania, stary przyjacielu, ale bądź ostrożny. Pamiętam niepokój związany z tym miejscem. Dziwne mechanizmy i posągi z kamienia i metalu. I jeszcze coś w związku z kryształami. Nie pamiętam. Im więcej próbuję sobie przypomnieć, tym bardziej zamglony jest obraz. Jakby jakaś nieznana mi siła nie pozwalała mi dosięgnąć tych wspomnień, wbrew mojej woli. Dobra. Wrócę teraz do osady. Wezwijcie mnie, gdy droga będzie wolna. Jak rozkażesz. Zwykle puszczam damy przodem, ale w tej sytuacji prowadzić powinien najsilniejszy i najbiegliejszy w walce. Idź za mną i trzymaj się blisko, moja pani. To będzie długa podróż. Już nie pamiętasz, co się stało ostatnim razem, gdy mnie tak nazwałeś? Okej, czyli mamy tutaj jakąś dwójkę wojowników czy coś. Dobra, opowiedz mi coś więcej o naszym dowódcy. Znasz go dłużej niż ja. No cóż, nie jest szlachetnie urodzony. Zdobył szacunek króla i wysoką pozycję dzięki swoim czynom i umiejętnościom.
dołączył do Gwardii Królewskiej, służyłem w niej już ponad 5 lat. To wspaniały wojownik, który bardzo szybko pokazał swój potencjał, ale często wpatrywał się w nas tym swoim dziwnym, nieobecnym spojrzeniem. Bardzo dziwnym. Prawdę mówiąc, wielu innych ono przerażało. A jeśli chodzi o wieżę, czy on naprawdę szuka sposobu, by uzdrowić tę krainę? Czy może wysilamy się na próżno? Kiedy przelewasz z człowiekiem krew na polu bitwy, wiesz, kim naprawdę jest. Nie wiem, co nas tu czeka, ale jednego jestem pewien. Czegokolwiek szuka w tym miejscu, wierzę, że pomoże to nam wszystkim. Jak dla mnie to wystarczający powód, aby mu zaufać. Dobra, czyli mamy gierkę. Steruję tym gościem. Nie wiem, może jakiś ekwipunek, coś. O, złoto. 1 złota. Mało, ale okej, niech i tak będzie. Niżej oczywiście chcę pozwiedzać sobie trochę dokładniej, bo nie ukrywam. To jest chyba najlepsza część gier tego typu, właśnie takie zwiedzanie. O, złoto! Dobra. Na prastare duchy! Cóż to takiego? Woda jest taka przejrzysta, że wszystko przez nią widać. Iż słodki ma smak. Kupcy w mieście zapłaciliby tygodniowy żołd za dzban takiej wody. Spójrz tam w dole. Czy widziałeś kiedykolwiek drzewa tak obwieszone owocami? Naprawdę jest świat, który stracił wszelką nadzieję, a tu nagle takie miejsce. Gdyby kupiec chciał zapłacić tygodniowy żołd za dzban wody, to za taki owoc oddałby połowę swoich bogactw. Ostrożnie, zjadanie dziwnych owoców może mieć nieprzewidywane konsekwencje. Kiedy piliśmy wodę, nie miałeś żadnych obiekcji. Spróbuj sam, są niesamowite. Wierzę ci na słowo. Gdyby okazało się trującej, przynajmniej jedno z nas będzie w stanie trzeźwo myśleć. Okej, czyli widzę, że tutaj bohaterowie chyba będą mieli między sobą jakieś porządniejsze dialogi, relacje i wszystko. Nie będą takie sztywne postacie, które no, łażą ze sobą, bo łażą. Okej, i co my tu mamy? To już by pierwsza walka. Chyba miałaś rację. Pierwszy zwiadowco. Przed nami banici. Nie, bardziej szkielety. Okej, ale coś jest nie tak. Czemu oni tak stoją? W ten czy inny sposób zaraz ich rozruszam. Trzymaj się za mną. Kiedy Kane i Maeve, może tak, zbliżyli się, światło pochodni odniosło stojącą przed nimi postać bezcielesnych rycerzy, których królestwo już dawno przestało istnieć. To nie banici, naprastare duchy. Czymże oni są? Czyli jednak szkielety. Przygotuj się do bitwy? Co? Podobno. Samoczek trybu walki. Pokonaj małą grupkę przeciwników, którzy zdają się siebie niewielkim oddziałem szkieletów. Okej, obrażenia. To są jakieś zdrowie, pancerz odporności, ogień, ziemia, woda, powietrze, otchłań, umiejętności, jakieś inne informacje? Okej, nawet nie będę sprawdzał. Walcz po prostu. A, czyli on jest wojownikiem, a ona jest jakąś taką... sercem. Utrzymaj pozycję, rusz i zaatakuj. Mhm. Dobra, jej damy rusz i zaatakuj, a nie będziemy starać się samemu. Okej, rozpocznij bitwę, co my tu mamy? Zdrowie minus 30% i minus 30% od ataku. Dziwna sprawa, okej, ale może to winna samouczka. Zadawanie członka drużyny, Takie typowe informacje, czyli ustaw bohaterów w formacji. Kane sprawdza się w walce bezpośredniej z przeciwnikami, no i ciężki pancerz potrafi przyjąć na siebie wiele obrażeń. Maeve powinna stać z tyłu, dzięki czemu nikt nie przeszkodzi jej w odprawianiu wrogów na tamten świat. Pozwól przeciwnikom podejść bliżej, nie śpiesz się, czekaj i obserwuj. W grze Tower of Time refleks jest nieistotny, skup się na otoczeniu i myśl taktycznie. Okej. Miękka zagrożenia. Gdy czempioni zadają obrażenia, generują zagrożenie, a ataki bronią białą generują 150%, a wybrane umiejętności więcej. Pierwszy przeciwnicy atakują cele generujące najwięcej punktów zagrożenia. Każdy z nich ma swoją własną miarę zagrożenia. Gdy wybieram inny cel, na długą ciemera wyświetlona jest ikona potwora. W takiej sytuacji przeciwnik odchodzi od Kane'a, aby zaatakować Mif. Okej. Nie celów. Tak, w
trybie taktycznym wyświetlane są czerwone linie, dzięki nim do których bohater faktuje poszczególne potwory, to niezwykle ważny element walki, skupienie sobie ataków przeciwników to zdanie Kane'a. Będę może dowiedzieć się co i jak, dobra. Spowolnić by zatrzymać czas, aha, czyli można spowalnić albo zatrzymać zalecane spowalnianie, okej. Okay. Postawy bojowe, po prostu zatrzymać pozycję, okej. Okay. Mhm. Takie dosyć typowe. Dobra, umiejętności. Będą umiejętności należy zatwierdzić, klikając w dowolne miejsce na ekranie, na przykład wzmocnienia, a inne wymagają zaznaczenia, zatwierdzenia obszaru przeciwnicy w zasięgu umiejętności zostaną podświetleni. Nie marnuj mana bez potrzeby, obecnie regeneruje się bardzo wolno, korzysta z umiejętności w razie potrzeby, staraj się namierzać jak największą liczbę wrogów naraz, okej. Okay. Umiejętności przeciwników. Niektórzy przeciwnicy umiejętności obszarowe czerwonym kołem, pozostawić w zasięgu, przeszkadzać w używaniu lub przerwać podtrzymywanie, okej. Okay. Lepienie, oszołomienie, ogłuszenie, zamrożenie oraz efektów grawitacji, przyciągnięcie, odepchnięcie, okej? Okay. I pole walki, no... Nie, no nie wierzę. Dobra, starczy tego. Zaczynamy. Okej, okay, czy to spowalnia czas? Okej. Okay. Nic szczególnego, jak na razie tak patrzę. Okej, nie wiem jak to konkretnie działa, ale niech działa jak działa sobie. Zobaczmy w ogóle co to daje. Aha. Dużo strzałów naraz. Powiem szczerze, gierka jak na razie nawet. A, czyli tu jest jakaś teraz szarża czy coś. Nie wiem do końca jak to działa, ale ważne, że działa. Dobra. Nie wiem, bo przecież naprawdę nie wiem jak to działa, ale niech będzie, że... ...kolwiek to działa. Chyba wygrałem. Tak, wygląda to, że tak. Co znaleźliśmy? Zadane obrażenia na sekundę, znaczy obrażenia na sekundę, zadane ogólnie, otrzymane, odparte, uleczone, samouleczenie, okej. Okay. Co my tu mamy? Stalowy, dwuręczny miecz, wampiryzm, obrażenia na sekundę, ataki na sekundę, całkowite obrażenia, główne obrażenia fizyczne, obrażenia od rozszczepienia, nie wiem o co chodzi, ale niech będzie. Przebicie pancerza, regeneracja zdrowia, trafienie, szanse na trafienie krytyczne, okej. Okay. Na razie nie ogarniam niczego z tego, ale niech będzie, że tak. Gdybym nie widział ich na własne oczy. Walczyłem z nimi. Martwi powstali z ziemi. Cóż to za demoniczna siła? Cóż za niezwykła determinacja? Tylko spójrz, odcięta ręka wciąż się trzęsie. Jakby dalej chciała walczyć. Cieszę się, że tak łatwo padli od miecza i strzały. Może po prostu mieliśmy szczęście. Następnym razem wycofaj się nieco dalej. Twój łuk nie za bardzo przydaje się na pierwszej linii. A twoja obecność tylko mnie rozprasza podczas walki. Właśnie rozprawiliśmy się z żywymi trupami, a ty mi robisz wykład na temat taktyki? Mówię ci, Kane, czasem zbyt poważnie traktujesz swoje obowiązki. W końcu to ty miałeś ich za zwykłych banitów i poprowadziłeś nas prosto na nich. Ha, żywi czy martwi nie mieli szans w starciu z moim mieczem. Skoro tak twierdzisz, Kane, kłócić się z tobą to jak gadać do ściany. Nie powinniśmy wrócić i powiedzieć o tym dowódcy? Jeszcze nie. Miałem do wykonania zadanie. Chodźmy dalej i sprawdźmy, co tam jest. Dobra, można zakładać przedmioty. Informacje o ekwipunku. Dobra. No dobrze, rozumiem. Nie będę tego może czytał, bo to jest takie typowe tłumaczenie czegoś, co już zrobiłem w sumie. Więc... Aha. To ubierzemy, to straci... Jak to się nazywa? Stracił tarczę? Ale można korzystać, okej. Okay. Dobra. Jak postać... Tu jest karta postaci, dobra. Masz 3 niewykorzystanych punktów, przeciągnij lub... 5 przycisku plus minus, efekt przydzielenia podjęcia punktów, zobaczysz po lewej stronie, naleźć kursor na tryb statystykę, aby wyświetlić opis.
aby zatwierdzić ten przydział, zatwierdź. Możesz poświęcić kilka kryształków, aby wyczyścić punkty i przyznać je na nowo. Dobra, co mamy? Moc, zwiększa obrażenia w walce wręcz, dystansowej, zarówno natury fizycznej, jak i magicznej. Ponadto ponad 10 zwiększa również przebicie pancerza magiczne. Okej. Okay. Szybkość daje ataków. Ponad 10 skraca odnowienie. To moc umiejętności po prostu, a to życie. No szczerze nie wiem, co mam z tym zrobić na razie. Zdolności. Jedni wykorzystają ten punkt, zużyję, aby wzmocnić. Każdą umiejętność można rozwijać na dwa sposoby. Ścieżki różnią się znacznie, na przykład jedna zwiększa obrażenia od umiejętności, a druga zapewnia premie obszarowe. Przyjdzie się umiejętnością ogniste strzały, jedna ze ścieżek zwiększa obrażenia zadawana, a druga zmienia ogniste strzały w umiejętność zadającą obszarowe. Okej, czyli tutaj przykład idealny, dobra. Wpływ biegłości. Biegłość wpływa na parametr umiejętności. Wpływ określa liczba w polu X. W tym przypadku podstawowy efekt wynosi 3, w przypadku zwiększonej biegłości 4. Okej. Nie do końca wiem co jak, ale niech będzie, że na razie nie będę się na tym skupiał. Mam jeszcze pełno innych umiejętności. Mogę tutaj się poczytać, jak to konkretnie działa, ale na spokojnie. Współpraca. Postawa członków drużyny. Postawa drużyny informuje o tym, jakie zdanie champion ma o tobie, głównym zdaniu, a także o swoich towarzyszach. Wpływa na jego nastawienie, mają istotne decyzje, więc nie ma do wyższych, gdyby nadejdzie pora, okej. Okay. Nastawienie bezpośrednio przekłada się na walczność drużyny. Czempioni mogą się wspierać, aktywując premię obejmując całą drużynę. Oczywiście negatywne nastawienie podkopuje moral bohaterów, przez co spada skuteczność w walce, okej. Okay. Postawa czempionów? Aha, czy mam tu jeszcze jakieś innych niedostępnych, dobra. Dobra, ale wiecie co, o tym wszystkim na spokojnie zająłbym się kiedy indziej. Na razie po prostu, no, robimy zapisa. Pierwszą bitwę, widzieliśmy pełno rzeczy, w sumie prawie 40 minut zapisu. I więcej chyba nie muszę mówić. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo żeby nie było jakieś 3, może 4 odcinki, tak czy siak zrobię, żeby się rozkręciło. Potem będzie ostateczna decyzja, czy kontynuujemy, czy nie. No, na obecny moment, jak już mówiłem, dziękuję, no i po prostu to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.